prostu policja postawiła sprawę bardzo ostro, bardzo dzisiaj? Dobrze, że tak, że nie doszło do żadnej konfrontacji, to może skorzystali z racji kolegi Sławka. No i nastroje były takie, no nie bardzo z tego, co widziałem. A gdzie to ale było? Co, czuli się zgnębieni? No troszkę tak. A reakcja policji jaka była? Bo usłyszałem o komunikatach w mediach, że wzywali do rozejścia się i dawali 10-5 minut jak w stanie wojennym. Tak. No a poza tym ilość policji tam była imponująca, że tak. Słucham, tak. Rozjechali się? Tak. No, już o 12, no ja po prostu przyjeżdżałem tam i musiałem objeżdżać to, a po prostu... Oglądałem ten moment. Izdebski apelował do polskich policjantów, jeśli jesteście Polakami, to się zastanówcie, co robicie. Bo to jest protest w imieniu obywateli, którzy nie łamią prawa. Jest pokojowym protestem. I co robicie? Bo w pewnym momencie zaczęli iść tyralierą na tych, którzy się zgromadzili przy stacji benzynowej, tam na zakręcie. Część odjechała, takie były informacje, jak tutaj szedłem, obejrzałem wiadomości, że część odjechała tych rolników, część została. I wezwanie jest na 19, tak? Proszę. Pan Izdebski mówił, że część rolników wcześniej pojechała, zostawiając traktory, żeby zrobić tak zwany obrządek, bo mają zwierzęta, które wymagają opieki. Tam część gdzieś na jakiś parking została wprowadzona. No i z tego co informacje mieli, że tam na 19 ma być post. Ale też duża część rolników nie przyjechała, bo nie chciała się identyfikować z Izdebskim. Taki jest oficjalny przekaz. Proszę Państwa, na mnie zrobił dobre wrażenie, bo wiedział, o czym mówi. Zwłaszcza, że podkreślał to, że chce, żeby polski handel był na wschód. Żeby to zostało odblokowane. I że nie tylko chodzi o odszkodowania, bo zobaczcie, jaki akcent jest w mediach położony. Na odszkodowania za to, co dziki zrobiły. To jest pierwszy punkt jakby najważniejszy. Nie. Jeśli byście posłuchali na proteście wypowiedzi właśnie Izdebskiego, to mówi wyraźnie, że rozwiązania systemowe dotyczące polskiego rolnictwa, zwłaszcza, żeby nie wolno było handlować polską ziemią. Mam nadzieję, że będzie się tego trzymał. Istnieje także przypuszczenie, że przed wyborami wypuszczono Izdebskiego i tych rolników na to, żeby zrobili ferment przed wyborami, żeby w którymś momencie na ich czele się wywindował jakiś Duda czy inny Kukiz. Także też trzeba na to brać pod uwagę. Natomiast z punktu widzenia interesu narodowego, idei narodowej, mamy dbać o każde gospodarstwo, każdy kawałek ziemi, każdy hektar i wspierać każdą inicjatywę propolską, czyli to, żeby Polak mógł gospodarzyć na polskiej ziemi. Również, żebyśmy mieli polską żywność. Natomiast trzeba uważać, żeby nie przyłożyć ręki do czyjejś kampanii, jakiegoś następnego Wałęsy czy innego Dudy czy Kaczyńskiego. Przepraszam, bo pani Ania chciała tutaj zabrać głos, bo od wielu lat jest związana z ideą, którą reprezentuje Korwin-Mikke. Może ma inne zdanie, bardzo proszę. Nic nie wiem na temat tego, moich związków z panem Januszem Korwin-Mikke. Nie wiem, dlaczego mi tak to przypisujesz, ale mam tutaj takie pytanie. Na jakiej podstawie ktoś cię informował, czy też wywnioskowałeś, że jestem neofitką, czy też porusznikiem? Jest to strasznie zabawne dla osób, które mnie znają, ale natomiast odbiór, znaczy ty jesteś postrzegany jako osoba mało wiarygodna, ale co nie znaczy, że twoje wypowiedzi mogą poskutkować, że jakaś tam osoba, która mi nie jest przyjazna, uzna, że ty mówisz prawdę. Wiadomo, że mówisz nieprawdę, więc chciałam się dowiedzieć... Ale w którym momencie? Neofitka i pani porucznik. To jest nagrane w drugiej części tej debaty, gdzie nie uczestniczył pan Zawisza. W drugiej części z 1 lutego. Tam jest w 8 minucie odniesienie do mojej osoby. Pani porucznik identyfikuje od razu. Pan Wilstein, znany nam, ujawnił tak zwaną listę, która była nazwana jego nazwiskiem. Otóż tam figuruje niejaka Anna Orzechowska, porucznik Anna Orzechowska.
I proszę to sprawdzić. Maria. Autentycznie. Panie Sławomirze, trzeba być idiotą, bo inaczej tego nie można nazwać, żeby uznać, że jeżeli na liście Wilsteina figuruje osoba o takim imieniu jak, i nazwisku jak ja, że jest tą osobą. Ja mam nawet pismo z IPN-u, z którego jest informacja. Osoba, która widnieje z tym imieniem, nazwiskiem, nie jest tą osobą. Pan tutaj zasugerował, że jestem porucznikiem, nie mając żadnych dowodów na to. Oparł się pan na jakichś niewiarygodnych źródłach. Lista Wilsteina zawiera bardzo dużo nazwisk, niekoniecznie współpracowników. W związku z tym pan tutaj nie tylko, że mnie obraża, ale pan tutaj robi taką manipulację osobami, które w żaden sposób nie są w stanie zweryfikować tego, co pan mówi. Druga rzecz dotyczy nazwania mnie neofitką. Na jakiej podstawie pan to stwierdził? Tego nie pamiętam. Neofitka narodowa. To pod tym względem. Nie wiem, o co tutaj panu chodziło. Chciałabym, żeby tu pan jednak wyjaśnił. Znając panią spotkań z Korwinem Mikke. Ale pan mnie nie zna. Nigdy pan nie uczestniczył, kiedy ja byłam Nie, ale widziałem panią w momencie, kiedy pani popierała Korwina Mikke. Proszę pana, proszę powiedzieć. Dlatego uważam, że jest pani neofitką narodową, to znaczy idei narodowej. Natomiast co do pani porucznik Orzechowskiej, byłem przekonany, ponieważ kolega mnie przekonywał. Który kolega? Zaufanie. Nie będę zdradzał, że to chodzi o panią. Że pani jest związana z wojskowością, jest pani porucznikiem. Nieważne. Natomiast jeśli to nie jest pani, to panią przepraszam. Byłem pewny, że jest to chodzi o panią. I naprawdę, jeśli coś takiego mówię, w oparciu mówię o konkretny dokument. Zaufałem koledze, który... Któremu koledze? No nie chcę, nie chciałem to dodać. To jest Eugeniusz Sendecki, czy to jest zupełnie kto inny? Nie, to nie jest Sendecki. Natomiast pokazał mi to. Listę Wilsteina, gdzie... No ale proszę pana, jeżeli pan chce zajmować się polityką, to należy mieć minimalne wykształcenie co do tego, żeby umieć czytać dokumenty. Pan tylko tego nie wszystkiego nie jestem w stanie sprawdzić, natomiast opieram się na zaufaniu do kolegi, przyjaciela, który sprawdza takie proszę rzeczy. Proszę powiedzieć dobrze. Imię i nazwisko pani wystąpienia tej były w duchu Korwina Mikke. Kiedy? Liberalne. Ja nigdy nie występowałam, jeżeli działałam z panem Jarzem Korwinem Mikke, nigdy nie występowałam. Nigdy nie wypowiadałam się w imieniu pana Jarzem Korwina Mikke. Mówię. Nigdy nie wie pan, czy popiera. Nie wie pan, dlaczego popierałam pana Jarzem Korwinem Mikke. No nie wiem. W jakim zakresie. Pan mi przypisuje tutaj za każdym razem coś, czego ja nie powiedziałam i mnie nie było w tych miejscach. Ja bym wolała, żeby pan jednak wskazał osoby, które panem kierują. Nie, że pan potem tak powtarza po nich jakieś takie nieprawdziwe informacje. Pamięta pani, że uczestniczyliśmy w kilku akcjach, gdzie pani mi proponowała, żebym przystąpił do pewnego środowiska. Jakiego środowiska? No właśnie uważam, że związanego z Korwinem Mikke. Nie, akurat pan dobrze wie, że to nie chodziło o środowisko. No nie wiem właśnie. Janusza Korwina. Przypuszczałem, że chodziło o niego. Dobrze. Mogę panią przeprosić tylko za to, że pani zasugerowałem, że pani jest porucznikiem. Ale co by było w tym złego, że byłaby pani porucznikiem? Wolałabym być pułkownikiem. Proszę pana, nigdy nic nie miałam wspólnego z wojskowością. Przypisuje mi się bardzo dużo jakichś takich, funkcji, z których nigdy nie miałam wspólnego. Wiek się zgadzał, mniej więcej nazwisko, zbieżność nazwiska. Nie jeden Sławomir Zakrzewski, jeżeli ja znajdę Sławomira Zakrzewskiego, który był leczony w psychiatrycznie, to nie znaczy, że to pan akurat był leczony w psychiatrycznie. W związku z tym, proszę pana, teraz o tą notkę, na którą prosiła jednak takie, bo pan, by to powiedzieć, nie zna znaczenia słów, pan myli porządki. I jak pan tutaj, ktoś kto o tym nie wie i będzie słuchał pana relacji, to uzna, że jest to prawdą. Wiadomo, że nie jest to prawdą, przecież jeszcze raz powiedzieć, co pan rozumie przez używanie tego określenia neofitka, bo tam jest wyraźnie napisane neofitka. Neofitka, jak ktoś zobaczy, co mówię, to wie, co jest. To znaczy świeżo nawrócona, świeżo nawrócona, mówię, na ideę narodową. Proszę pani, jeśli ja mam przekonanie, proszę pani, pani bierze pod uwagę tylko znaczenie jako religijnego. Proszę pana, język polski obowiązuje wszystkich, pana również. Proszę pani, w języku politycznym używa się pewnych stwierdzeń, analogii, porównań. I neofita narodowy
w sensie politycznym, to jest ktoś, kto zmienił politycznie. Nie ma... Ważne. Nie, neofitka, neofitka, ale... Ale w języku polskim pani Anna ma rację. Neofita znaczy neofita dla każdego. Proszę państwa, jeśli działacie politycznie, jeśli działacie politycznie, to się... Ale przepraszam, dlaczego pani się tylko zacieśnia do sfery religijnej? Mnie tylko... Bo to jest dotyczy sfery religijnej akurat, proszę pana. Nie, można to użyć również. Nie, można to użyć także w sferze politycznej, że ktoś się przeflancował w inną skórę. W takim razie proszę powiedzieć, w jaką skórę ja się przeflancowałam. No mówię, że z korwinizmu, który jest dla nas zagrożeniem, pod szyld idei narodowej. I kiedy ja byłam... Proszę pani, sama pani rozpowszechniała Korwina Mikke, proszę pana, z ruchem narodowym była związana w latach 90. A nie wtedy, kiedy zjadłam Korwina Mikke, więc jest to zupełna odwrotność. Ale przepraszam. Nie była pani na spotkania z Korwinem Mikke, nie uczestniczyła pani w manifestacjach przez niego organizowanej. Dobrze, proszę pani, ja nie widzę powodu, że z panią rozmawiam. Natomiast przepraszam za panią porucznik, jeśli to panią obraziło. Ale taka osoba figuruje i... Ale to pan, jeżeli pan się chce zajmować polityką, to pan już z racji tego, że pan powtarza jeśli komuś zaufałem, to mówił, że to chodzi o panią. Nie. Bo ta osoba sobie tego nie życzy. Pewnie. Jak to sobie nie życzy? Bo może akurat wiedziała, że pan jest niewykształconą osobą. Dziękuję że pan bardzo. To powtórzy, pani, ale pan mnie obraża, a pani poziom tutaj wcale nie odbiega od tego, o czym mówiliśmy. Korwin Mikke, jak kogoś chce na przykład w jakiś sposób zdyskwalifikować, to mu coś wmawia, czego nie zrobił. Pani również mi wmawia, że ja używam nieadekwatnie słów do ich znaczenia. Przeprosiłem panią i wystarczy. Dziękuję. Co pani jeszcze sobie życzy? Pan brał udział i używa pan tych określeń, nie tylko w stosunku do mnie, tylko tutaj jak pan neofita nazywa... narodowy, bardzo proszę sobie to zanotować. Jeśli pani tego nie rozumie, to przykro mi bardzo. Nie każdy ma taką percepcję, że jest w stanie to pojąć. Ja pani mówię wyraźnie. Neofita narodowy w moim rozumieniu jest także człowiekiem zmieniającym poglądy, który przechodzi na przykład z pozycji piłsudczykowskich, czyli schodzi tak jakby z kasztanki pod sztandar narodowy, gdzie będzie walczył na zasadzie podnoszenia świadomości narodowej, nie tylko szabelu. Ale to jest inna sprawa. Natomiast za tego porucznika przepraszam. Zaufałem osobie, która mi powiedziała, że pani musi być tym porucznikiem. Dobrze, bo pani pasuje w takim do razie nagrać dla telewizji narodowej sprostowanie. Nie, to nie jest. Tu ja bym prosiła Eugeniusza Sendeckiego, który to nagrywał. Bo Eugeniusz Sendecki tutaj brał udział w tym wywiadzie, ja to on jeszcze... Ja nagrywam. No tak, ale oprócz tego Eugeniusz Sendecki mówi na temat korwinizmu. Co też mówił nieprawdę, jeśli chodzi o moją osobę. Ja uważam, że to jest manipulacja tutaj twoja, panie Sławomirze, i Eugeniusza Sendeckiego. Jest chyba to... Przepraszam, musiałbym to otworzyć. Natomiast przepraszam za tego porucznika, jeśli to nie jest ta osoba. A rozumiem, że za neofitę pan mnie nie przeprasza. No ale jak? To znaczy... No bo ja nie rozumiem, proszę pana, ja tutaj uważam, że szyld, pod którym się poznaliśmy, znaczy widziałem wielu, przynajmniej w kilku przypadkach widziałem popieranego Korwina Mikke przez panią i jego tezy. Natomiast teraz widzę panią w szeregach narodowych. W szeregach narodowych na latach 90. proszę pana, to mi tłumaczę. Więc w końcu o czym pan tam mówił, jako neofitka? Bo nie wiadomo o co chodzi. Pan Janusz, z panem Januszem Korwin-Mikke, owszem, zetknęłam się, był to okres od 2005 roku do 2010 roku, ale z Ruchem Narodowym dużo dłużej, od 1989 roku do dnia dzisiejszego. W związku z tym nie bardzo rozumiem tutaj. Mówię, że nie można tego pogodzić, nie można było tego pogodzić. Być jednocześnie zwolennikiem Korwina Mikke i być w Ruchu Narodowym. Czy kiedykolwiek powiedziałam, że jestem zwolennikiem Korwina Mikke? Uczestnictwo pani w takich spotkaniach z nim było jakby formą poparcia. Ale czego dlatego poparcia? Pozwoliłem sobie powiedzieć. Ale czego poparcia, proszę pana? Polityki. Może akurat pan dobrze, Janusz. Słuchajcie, nie, przepraszam. Ja przepraszam na pewno proszę pana, za jest pan niewiarygodną osobą, jako. Dziękuję.
Dziękuję więc bardzo. Proszę w takim razie sprostować. Ale tu już mówię, jest to nagrywane, żeby, bo rozmawiamy i mówimy otwarcie. Dostałem taką informację o to sprawie poruszenia. To proszę powiedzieć, która ta osoba powiedziała. Nie jest to tutaj potrzebne. To jest akurat najważniejsze. Porozmawiam z tą osobą, skąd ona ma te informacje. I proszę mi je przekazać. Dobrze. Skąd miała te informacje i która to będzie osoba? Czy dobrze. Za pośrednictwem pana Eugeniusza Sendeckiego? Bardzo proszę, może być. Jeśli to Eugeniusz nagrał i to poszło w świat, to sprostuję. Bo zrobię to sprostowanie, nie ma problemu. Dobrze, ale musi pan ujawnić imię i nazwisko osoby, która pana tutaj podpuściła, żeby coś takiego powiedzieć. Tak, bo to mówię, na podstawie informacji kolegi, które mówią. No to trzeba powiedzieć. Dobrze, słuchajcie, ale tracimy czas. Pani zabiera nam czas wtedy. Mówmy o... Ale żeby wyjaśnić daną sprawę. Dobrze, ale mówmy o sprawach narodowych. Jeśli pani się czuje kobietą związaną z ruchem narodowym, to niech pani się wypowie na temat Korwina Mikke. Co pani uważa na temat Korwina Mikke? Jestem ciekaw dzisiaj. Niech pani powie. Kim on jest dla pani? To nie była dzisiaj debata ze mną związana, tylko pana... Nie szkodzi, pana ale pani teraz zabrała głos publicznie tylko, żeby, i jest okazja. Żeby się od pana dowiedzieć, skąd ma ten dobrze, pan a ja chciałbym się od pani dowiedzieć, czy pani jest neofitką, czy pani nie jest neofitką. Czy pani autentycznie myśli po polsku, czyli czy jest pani za własnością narodową, żeby naród był właścicielem polskiej ziemi, czyli także i kopalń, hut, stoczni, i tak dalej. Czy jest pani za tak zwanym wolnym rynkiem? Pan myli pojęcia, w związku z tym dyskusja z panem... No ale jakie pojęcia? No to pani mi wytłumaczy, bo jestem jak ten ciemny chłop pana, kubański, niech pani powie. Ja od razu panu mówię, Polak ma prawo kupić ziemię na Ukrainie? Czy Polak ma prawo kupić ziemię w Anglii? Czy Polak ma prawo kupić ziemię we Francji? Ma prawo. Dlaczego w takim razie pan zabrania innym tego, co Polakom wolno? Bo ja tego nie rozumiem. Czy pani wie o tym, że siła nabywcza Polaków... Proszę mi odpowiedzieć, teraz no to ja teraz powiedziałam. Niech pani, czy pani wie o tym, że w Niemczech, żeby nabyć ziemię niemiecką, to są takie obostrzenia, że praktycznie Polak nie jest, chyba że jest milionerem. A skąd pani wie, czy ja nie jestem za takimi obostrzeniami, żeby tutaj cudzoziemcy, którzy nabywają ziemię, żeby... W stosunku do nich nie było tych zaostrzeń. Nie wie pan tego, czyli... prawda? Tylko ja panu chciałam pokazać, jeżeli Polak ma prawo kupić ziemię na zachodzie, my nie możemy zakazywać komuś, my możemy zrobić jakieś bariery, bo jesteśmy biedniejszym krajem, no ale właśnie. Nie możemy nikomu zakazywać. A są dwie różne rzeczy, zakazywanie, a tutaj zaostrzenie tych przepisów, żeby cudzoziemiec, bo ja znam te wszystkie... Proszę pani, a wie pani, że niech pani spróbuje, żeby... coś takiego zrobić. Tak. Niech pani spróbuje kupić ziemię w Izraelu. Proszę pana, mnie nie interesuje kupno ziemi w Izraelu. A oni kupują polską ziemię i uruchamiają takich Korwinów Mikke, żeby ziemia była towarem. Czy ma pan ziemię? Czy pan tutaj gospodaruje? Bo ja uważam, że moim obowiązkiem, jeżeli miała będziekolwiek kupić ziemię, to najpierw w Polsce. Prawda? I tutaj utworzyć przedsiębiorstwo albo coś innego. Pan utworzy jakiekolwiek przedsiębiorstwo. Pan teraz jest osobą, która ludzi zatrudnia, która daje pracę. Nie daje pan ludziom pracy. W związku z tym niech pan nie wypowiada się na tematy, na których pan po prostu teraz jeszcze pani, nie jest. Mamy właśnie inne, właśnie ma pani podejście dokładnie istotę korwinizmu. Otóż wolny rynek według pana Korwina Mikke polega na tym, żeby Polak miał prawo kupować ziemię i żeby obcokrajowiec również. Tylko, proszę państwa, nierówny jest status Polaka i takiego Niemca, czy Włocha, czy kogokolwiek, Francuza. Proszę państwa, my jesteśmy okradzeni, pozbawieni majątku. To jak mamy sobie pozwolić na zakup ziemi w Niemczech, czy we Francji, czy gdziekolwiek. Pan wie, ilu Polaków zakupiło ziemię w Niemczech? Ja także wiem, kto ma konta w Szwajcarii. Którzy to Polacy? A skąd pan ma taką wiedzę? Proszę pani, ostatnie wiadomości, bank szwajcarski, LWTG. 516 obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, jakoby Polaków, miało konta w tym banku o tajnych kontach. Teraz wie pan o tym? Powiedział, że pan wie kto, a nie ilu Polaków. Proszę pani,
A tej zasadnicza różnica. Dobrze, proszę pani, domyślam się kto. Domyślam się kto. Natomiast tutaj wracając to, co pani Anna powiedziała. Otóż właśnie jest ten niuans, jeśli chodzi o istotę własności. I Korwin-Mikke bardzo to sprytnie pod, można powiedzieć, w opakowaniu narodowym, patriotycznym robi. Prez komuną i wolność ma być totalna, ekonomiczna. Tylko my jesteśmy pozbawieni wolności, ponieważ nie mamy własności. Została nam ziemia, zostały nam zasoby jeszcze, które są pozyskiwane za bezcen. I tu jest potrzebne państwo, które będzie to chronić. Będą przepisy, które zabronią rabunku. Zaraz. Kiedy pan ostatnio był na wsi? Kiedy pan ostatnio rozmawiał z rolnikami? Poza tym, że pan wczoraj rozmawiałem z rolnikami. Izdebskim. Ja też, proszę pana, ja znam osobę, która znała pana Izdebskiego. Ja zresztą widziałam, jak pan rozmawiał z panem Izdebskim. Naprawdę, w ciągu 3 minut trudno, żeby pan Izdebski przekazał panu całą wiedzę na temat rolnictwa. Nie, to nie tylko pan Izdebski. Ja rozmawiałem i mam kontakty. Organizowałem akcję Wieś Miasto, żeby wspierać polskich rolników, żeby towar przywozić ze wsi dla Polaków. Nie, to było w latach 90. I wspieranie obierek w blokach. Ja znam nie, nie obierki, towary. Pana, towary. To... Dobrze, pani Anno. Natomiast dobrze, że pani to poruszyła, ponieważ to jest istota tego korwinizmu. Podejście do polskiego majątku, że ja, wszystko jest towarem. Pan Korwin-Mikke oświadczył ale kiedyś... Ale ja tego nie mówiłam, nie wiem dlaczego pan zaczyna teraz ale, o Korwinizmie. Nie, bo teraz ale to wynika z tego. Dzisiejsza debata, proszę pana, dotyczyła tutaj rozmowy z panem Zawiszą i z panem. Ale pan Zawisza jest właśnie w tym korwinizmie. On młodzieży wykłada, oni wykładają na zjazdach korwinizm, czyli że tyle zakład pracy jest wart, ile kto za niego da, że między innymi lasy państwowe trzeba sprzedać, bo głupi chłop polski łamie, nie potrafi. No ja odsyłam, słuchajcie, odsyłam, macie, lasu. Macie, ale zaraz, przepraszam bardzo, zaraz się skontaktuję z kolegą, który prześle wam informację, gdzie szukać materiałów na temat wypowiedzi pana Korwin-Mikke. Dosłownie tak powiedział, że polski chłop nie potrafi utrzymać w należytej kulturze, nie utrzyma po prostu lasu takich olbrzymich ilości. Trzeba dać komuś, kto się na tym zna, czyli biznesmenowi, najlepiej za granicą. I za drobną opłatą będzie mógł wpuszczany być Polak, będzie kto korzystał. Ja wiem, że to ciężko uwierzyć na spotkaniu z młodzieżą, ale nie tylko. Proszę państwa, wiele jest takich kwiatków. Między innymi są za legalizacją narkotyków. Korwin-Mikke, rób ta co chce tam mniej więcej. Tylko to on robi zakamuflowany sposób. No jak to? No, no. Ale bo... No. Czemu nie dzieje się krzywda? Chodzi o regulację. Jeżeli jestem człowiekiem dorosłym, tak. Chcę zażywać narkotyki. No, będę zażywał narkotyki. Jeżeli nie chcę, to tyle. Zgoda. Jeżeli zażywam narkotyki, coś mi się stanie, to byłem frajerem i ludzie na mnie patrzą, spoglądają i wtedy wiedzą, żeby nie brać ze mnie przykładu. Proszę pana, jak pan chce być samobójcą, proszę bardzo. Niech pan popełnia samobójstwo. Natomiast państwo...